mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała znów zarosłaś, mała znów pyszności. Zarosłaś i do tego jak i zaraz podejmiemy temat. Dwie dekady walka trwa, kosił ojciec, koszę ja, ale przyznam szczerze, lubię tę robotę. Najważniejszy dziarski duch, silny, pewny, mocny ruch. Skoszę teraz, a zagrabię sobie potem. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś i do tego ja znalazłem w tobie osta. Radę wszystkim dzisiaj da moja kosa 4-2, trzy koniki i cóż więcej można chcieć. Wszystkie pędy słabe, chore potraktuję sekatorem. Piękny trawnik dzisiaj mała będziesz mieć. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś i do tego. No ta! Dzień dobry. Postaram się szybko to wszystko pokazać, opowiedzieć. Chodzi mi o tą podsiodłówkę. Jest wielka, największa, 12-litrowa. Zaraz do niej wrócę. Wyjechałem tu do lasu, bo dzisiaj zawiewa troszeczkę, chociaż teraz tego nie widać. Ale tutaj jest cisza, spokój. Mogę sobie spokojnie zacząć nawijać do was. No tak. Dobra. Przygotowania trwają i teraz na razie zrobimy to na kiju. Zaraz ściągnę kamerę, zaraz będę nie siebie pokazywał. No i kurczę, jak ja tu mam. Jak ja tu mam gadać, jak tu mi latają jakieś bzyki. Sio. Torba podsiodłowa, 12-litrowa. Czy jest lepsza i czy nadaje się na wypady rowerowe? Uważam, chociaż dopiero ją mam od niedawna, w sumie ją kupiłem na wyjazd sobie i załadowałem ją, zapakowałem ją, naładowałem ile się tylko da i zabrałem ją w góry. Teraz w górach nie jeździłem, to tylko on, ja ją na początek to w sumie tylko po to ją miałem, żeby cośkolwiek wziąć, bo bagażnika nie miałem, znaczy nie chcę już bagażnika. A zresztą na takie 24-godzinne wyjazdy, takie jednodniowe, jednodobowe, to takie wyposażenie roweru już jest jak na moje doświadczenie i na mój gust wystarczające. Za chwilę ja ją ściągnę i pokażę wszystko. Zaczynając. Trójkąt. Wszyscy już znają mój trójkąt i wiedzą. Bardzo dużo się pakuje. Ja pokażę wszystko, co dałem radę. Tylko dzisiaj jedzenia nie brałem, bo nie chciało mi się już robić specjalnie. Ale jak już będę wyjeżdżał gdzieś i z wyjazdów takich dalszych podróży jednodniowych, gdzie będą kilometry 200 plus, może 300 plus, to wtedy pokażę, że tak jak ten rower jest teraz, tak jak stoi, to można zabrać ze sobą optymalną ilość picia, jedzenia i wszystko, co będzie nam potrzebne, abyśmy nie skonali po trasie, kiedy będziemy walczyli z kilometrami. No tak. Torby jeszcze nie ściągnąłem. Chciałem pokazać ją. Ona jest, tu jest ten, najpierw chciałem może pokazać, chciałem to dokładnie, dlatego to będzie dłuższe. YouTube pozwala na to, że jak kogoś nie interesuje akurat to co pokazuję, może sobie przewinąć. Dobra. Tutaj na krzyż jest zapięcie. Ja później ściągnę tą torbę, to jeszcze lepiej pokażę. Tu jest na krzyż takie zapięcie, które oplata sztyce siodełka, co widać, tak? Dookoła. Tu. Tu jest zapięte, tak na krzyż. Tu mamy rzep, jest ładnie zapięte, to trzyma. Oczywiście te trzymanie, to ono nie trzyma i nie podnosi tak do góry całej tej podsiodłówki 12-litrowej. I teraz, aby ją tak właśnie pięknie, ładnie
zamocować, żeby to było sztywne i nie bujało się, bo ja widziałem na filmach u moich kolegów, którzy też właśnie, u kolegi jednego zwłaszcza, który właśnie wyjeżdża na takie bardzo dalekie wyjazdy, typu 1000 km i dalej, to jemu to wszystko tak latało, całe latało. Ja teraz mam delikatnie oparty o pedałek, całe to latało, a to wystarczy tylko dobrze sobie podpiąć. Ja wykorzystałem trzy gumy, trzy najprostsze gumy i za chwilę ściągnę i pokażę, jak to właśnie mocowałem, a wcześniej pokażę, jak ona w środku wygląda i co do niej zabrałem. Hej, 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 jestem. Wiecie co, nagrywanie filmów i robienie tego wszystkiego to nie jest taka prosta sprawa. Dobra, szybko odpinam. Znaczy szybko nie, no. Tylko teraz chciałem wam pokazać jak, bo ja to tak na chybił trafił, jak zwykle zapinam sobie, ale spróbujemy jakoś to mądrze zrobić. Gdzie jest pierwsze zapięcie? Tu. Pierwsze to muszę odpiąć jedną gumę. O, ładnie, oplotłem. Kurczę, jak mnie tu będą jadły tak te muszki, komary i nie wiadomo co, jakie insekty. Jedna guma ściągnięta. No tak, wszyscy powiedzą, o Jezu, będę na gumę patrzył, jak ściąga. No dobra, wszystko po kolei. Teraz drugą. Już mnie coś udziabało, albo coś mnie gryzie. Druga guma też. Oplecione ładnie. Jest. I trzecia to jest tak króciutka bardzo. Będzie trochę ją ciężej ściągnąć, ale spróbujemy. Ała. Jest. Wyciągnę to. No właśnie, tu jest. No bo dobrze jest założone. A trzeba wziąć pod uwagę to, że nieraz jak już zapakujemy się, to później jak już chcemy, żeby to wszystko się trzymało, tak? I żeby się nie bujało, bo ja zaraz zademonstruję, jak te gumy... No wyłaź. Jak gumy się ściągnie, wszystkie mocowania, te co ja sobie zrobiłem już prywatnie, a nie od producenta. O, trzecia guma ściągnięta. I teraz za chwilę. I tak to wygląda bez gum, jakbym jechał. Trzyma się, tak? Bo dalej się trzyma na tym mocowaniu, co pokazałem. Teraz już nawet lepiej będzie widać te mocowanie. Proszę, teraz się wszystko trzyma dalej. Ale, proszę zobaczyć, jaka huźdawka. Przecież to by całe latało. No bez sensu, tak? I właśnie widziałem u osoby, która właśnie przy kolażówce swojej zamocowała. U osoby, dobra, już nie będziemy się patyczkować. U słynnego naszego Gustawa widziałem, jak on właśnie pakował się i taką miał torbę, to mu to całe się huźdało, tak. A przecież nie mógł pomyśleć o tym, żeby jakoś to podmocować pod siodło, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby ją podnieść. Przecież to nie muszą być gumy, tak jak ja zamocowałem, można to jakimiś pasami, no nie wiem, wymyśleć coś, żeby ze sobą to wieść. Jakoś to przytwierdzić, tutaj podnieść do góry, jak miał nawet napakowaną. Ja teraz nie miałem mocno napakowaną, bo jeszcze mógłbym ją rozwinąć. Za chwilę pokażę, jak ona wygląda w pełnym... No tak, może nie pełnie napakowana na maksa, ale rozłożona cała. Bo za chwilę ją właśnie będziemy ściągać. I ją właśnie teraz ściągam. Ostatnie odpięcia, wypięcia. W sumie, o, już mam torbę ściągniętą. I jedziemy dalej. Jak już ją torbę ściągnąłem, to teraz ją tutaj, bo sobie tak zwinąłem i na krzyż, mam nadzieję, że dobrze widać, niekoniecznie mnie, ale torbę. I tutaj na krzyż, o, raz, dwa, i już ją rozwijam, już ją odpinam i gdzieś staniemy przy jakimś drzewie i działamy dalej. Ona jest bardzo wielka. Jak na podsiodłówkę, to proszę zobaczyć. Teraz jest ściągnięta, już rozłożona, rozpięta, otwarta. Tak wygląda. I można zajrzeć do środka. Tu jeszcze jest dużo miejsca. I teraz tak, wyciągnę picie jedno.
picie drugie. Co tu jeszcze wziąłem? Kamizelkę. Teraz to schowam, bo tu żaru jasne. To co tam ja jeszcze wziąłem? Rękawiczki sobie wziąłem. Co ja jeszcze tam mam? Bluza. I to duża bluza, nie? Ta moja w paski. Co jeszcze? Aha, i tu jeszcze mam... A, na sam spód sobie włożyłem dętkę. I tu mam klej. Klej, co tam jeszcze mam? Właśnie szybko na mnie teraz. Mam tam klej, co wyciągnąłem przed chwilą. Łatki. Kurczę. I ten. Kółeczka plastikowe zastępcze. Te, już nie będę rozpakował. Te kółeczka, które są tutaj, to właśnie mam kółeczka zastępcze. Ze śrubkami, ze wszystkim. Po co? No bo czasami może pęknąć kółko i mam w zastępstwie, żeby przerzutka działała. Nie wiem, po prostu mam. I co tam jeszcze? Aha, i pusto. No i tak wygląda torba puściutka. Spora. Ona jest do momentu... Ona jest do tego momentu sztywna. Czyli jakbym miał coś włożone w wysokości tej, jakbym tam nic nie miał i samo picie włożył jedno. Dwa picia, trzy, cztery picia podejrzewam, że tam wejdą. Bo dwa wsadzałem, to jeszcze jest luz. Takie cztery picia włożę sobie dotąd, zwinę torbę, to będę miał podsiodłówkę tylko taką. Czyli od spodu samego do... Ona jest taka sztywna, taka lekka tekturka, ale jest usztywniona tutaj, tak? A tu do góry to można zwinąć całe. Zaraz. Tak, wrócimy do takiej pozycji. Teraz tak jak mówiłem, ona jest odtąd, kurczę, tu trzeba się streszczać. Odtąd, dotąd widać, tak? Czyli teraz jak wezmę ją i tutaj jest taki rzep. Pierwsze zapięcie to tutaj na rzep zapinam. Jest zapięte na rzep. Tutaj mam dwa na te na plastikowe, co można zapiąć, tak? Aha, jeszcze tu wcześniej sobie pozwiązywałem, muszę to rozwiązać. Za chwilę. Dobra, już to zrobiłem. To teraz proszę zobaczyć. Jak już tu zapiąłem na ten rzep z góry, tu są te dwa, co wystają po bokach. I teraz ja sobie, jak mam dużo mniej zapakowane, to ją zwijam. Czekajcie, bo mi się tu się krzywo. Zwijam. Maksymalnie, nie? Jest zwinięta i teraz z której to strony było? Z tej. Jak już zwinąłem, to tutaj na krzyż sobie to robię. Tu pyk zapinam. Z drugiej strony tak samo. Tu mam to. Tu mam to. Zapinam. Czekajcie. No dobrze było, przecież to na krzyż, nie? Gdzie jest ten drugi? Nieprzygotowany jestem. Tu. Chyba nie w tą stronę to zwinąłem. No nie z tej strony. Za chwilę. No i już zwinąłem to w drugą stronę, nie w tą stronę zwinąłem, co trzeba. W drugą stronę, żeby tu jeszcze trochę tych gumek było. W drugą stronę i tu jest na krzyż. Tutaj można to troszkę odsunąć, tu spiąć raz, odsunąć, spiąć drugi raz. I już mam zwinięte ładnie, zmniejszoną maksymalnie, tak? No troszkę tam krzywo, no. Nic nie jest idealne, tak? Później gumami. I ona wtedy się robi już taka podsiodłówka. Czyli nie ma tego kokona tutaj.
i ją podpinam, tak jak pokazywałem na tym zapięciu. Pyk i ona całkowicie pod siodłem się chowa, to mniej więcej tak wygląda. Tak, czyli ona już jest skitrana całkowicie pod siodłem, nie? O, tak wygląda. Jak ją tu przypnę, to tak będzie wyglądać, no tak mniej więcej. Nie będzie kokon taki wystawał. I też gumami podpinamy, jest elegancko. No. I ja tu miałem spakowane, tak jak pokazywałem, bluza, kamizelka, rękawiczki, dwa picia i naprawdę tu dwa picia, tak? Dwa picia, rękawiczki sobie wziąłem, dętka tu była, kamizelka, bluza i spokojnie, ja spokojnie tam mogłem jeszcze dużo więcej spakować, bo tam było jeszcze dużo miejsca, zresztą było widać. Jakby to tak upchał, ja to nie miałem upchane, tylko tak sobie powkane, jak ja to bym zrolował porządnie, schowałbym, także bardzo fajna podsiodłówka i ona nie była aż tak droga, bo ją znalazłem w sklepie. Właśnie zaczynam się zastanawiać, czy warto mówić, ale tutaj to tam jaka reklama, w Netto była, no. Znalazłem ją w Netto, elegancka, super, super torba, super, super podsiodłówka. I ile ona daje? Ona daje nam tyle, że nie musimy mieć przy niej żadnych... Dobra, wracamy, żeby było mnie tutaj lepiej widzieć i słyszeć. Już wszyscy widzieli tą torbę. Ona mi daje tyle, że jak jadę rowerem i nie mam bagażnika, zabieram już naprawdę wszystko, co potrzebuję. Bo jeszcze mam teraz, słuchajcie, tu dwa picia miałem, tak? Załóżmy, że naprawdę nie mam po drodze. Trójkąt otwieram, nie? Widać, trójkąt otwieram. Jedno picie wyciągnąłem. Drugie picie wyciągnąłem. Zobaczcie, ile już mam picia. Tutaj mam w reklamówce dętkę jeszcze jedną. Jest dętka, nie? No. Tu jeszcze mam chusteczki nawilżające. Tutaj jeszcze mam śrubokręt dwustronny. Teraz nie będę go rozdwajał. Oczywiście pompka, bo musi być zawinięta w folii. I jeszcze kilka innych kluczy też potrzebne. Tu mam jakieś podkładki, tutaj mam jeszcze w tym klucze klocki hamulcowe, nawet wożę ze sobą. Nie wiem po co, w sumie niepotrzebne. Tam. No i takie jeszcze paski tutaj, o, proszę. Paski takie, żeby coś podpiąć, przypiąć. I tam jeszcze rozpinacz do łańcucha i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście kask na głowie i to ten wysięgnik cały, nie? Który tutaj. Aha, no i tutaj jeszcze jest tablet zamocowany. Pod tabletem jest telefon. Lampka, tak. Licznik, no to wiadomo, dzwonek sobie nawet zamontowałem. I tak właśnie wyposażony rower, gdzie nie mam. I to nawet na dłużej wystarczy, no bo przecież jeżeli jedziemy, wystarczy, no, ale takie 24-godzinne wyjazdy, 12-godzinne, 15-10-godzinne, 8, to mówię, do 24 godzin to w zupełności wystarcza to, co właśnie zapakowałem, co mam zapakowane w tym rowerze. Jest elegancko. Można. I jest najważniejsze, że to wszystko nie lata. To jest wszystko tak ładnie spięte, dopięte, zapięte, że jest idealnie i rower nie jest aż tak ciężki. I można sunąć przed siebie. No tak. No serio. Mogę spróbować pokazać, jak ja to wszystko chowam tutaj jeszcze. Jeszcze raz wyciągnę. Tu już schowałem te dwie dętki, rękawiczki, tak, o, tu schowałem, teraz picia dwa. I ta podsiodłówka naprawdę jest super, to jest elegancka sprawa. Teraz wezmę tą kamizelkę, zresztą fajna ta kamizelka jest, bardzo mi się podoba. To jest, kamizelka jest tego, z Decathlonu, tak? Decathlon? Z Decathlonu, tak. Betweena to jest, ała, kurde. Ona fajne ma tu odblaski. Takie trzy, one naprawdę dużo dają. Ona już troszeczkę tak przeszła, takie ma
na początku to się strasznie denerwowałem, że jak się gdzieś on schowa, to przytrze się, zatrze się i takie ślady zostają, ale spełnia swoją funkcję, to jest najważniejsze. I zobaczcie, teraz ja ją zwinę bardziej. Też jeszcze nie tak, bo kurczę się zaczynam, ała, spieszyć. Komary. Schowam to. Już tak włożyłem picia, że już przyblokowane są ładnie picia. No i tą moją bluzę też ładnie, szybko schowam. Nawet jej nie zapinam, po prostu ją, ale będę pogryziony. Też ją ładnie tutaj wcisnę. I tu jest jeszcze naprawdę dużo miejsca w torbie, żeby można było coś tam schować. Jeszcze mogę ją nawet zrolować, bo już wszystko schowałem. Resztę chowam tam, dwa picia. Dobra, zapinam tą stronę. Jeszcze ją roluję. Jeszcze ją mogłem zrolować, nie? To jest najlepsze. Szybko tu ciach. Jak to mówią. O, drugi raz jeszcze mogę zaciągnąć paskami ładnie. Później zawiązać. Jest zwinięte, można ją zapakować pod siodło. Uwaga! No i na powrót jest przypięta z powrotem. Może troszeczkę inaczej oplotłem, ale pierwsza guma, która krótka była, jest tutaj właśnie ładnie przytrzymane, podciągnięte tu całym rowerem. Całe to się nie buja, to się wszystko trzyma. Podczas gdy jadę, mogę huźnąć rowerem. To jest tak przypięte do sztycy rowerowej, podciągnięte tutaj do góry, pod siodło. Tutaj jest nie za mocno, żeby tych rurek rzeczywiście tak mocno nie zaciągało tutaj, bo to też przecież ważne jest, żeby tu nic się nie stało, żeby nie trzasło, nie pękło. I to wszystko trzyma się ładnie. Jest napakowane, bluzy spakowane, spodnie też bym tam spakował. Takie najważniejsze, żeby wyjeżdżam i jest troszkę chłodniej, to mam na sobie, później się robi gorąco, trzeba ściągnąć, zostawiam, kurczę, ile to lata tego, zostawiam wtedy na sobie krótkie rzeczy, a dłuższe schowane da się, picia schowane, w trójkącie dwa picia są, nie umieram, mam ze sobą jakieś jeszcze batonik, żel, coś takiego do pokrzepienia. I można jechać 300 km spokojnie w jeden dzień. I rower nie jest mocno obciążony, a zapakowany ładnie. Tą reklamówkę jeszcze schowam, no to, bo tu zapomniałem o tej reklamówce. To na ten, tutaj, ten wysięgnik to tutaj mam zamocowany. Tu jest jeszcze wczepiony, tak, pompka, wszystko schowane. Tutaj dokumenty schowane, tablet, który nawiguje, przypięty. Tylko w trasę. No tak. Pozdrawiam was wszystkich. I like i trzymajcie się. Cześć. No i zapomniałbym jeszcze, z drugiej strony trójkąta mam schowanego powerbanka. Tam jest powerbank. Już go znowu wyciągnę. Powerbanka mam schowanego. Już stary powerbank, ale działa elegancko. Zabieram ze sobą, tak? To jest GP powerbank. Portal jakiś, GP, tak? Jest taki. GP. Powerbank, dwa kabelki, które tutaj też mam, dwa kabelki. Jeden biały, jeden czarny, jeden od kamery, jeden. To są takie same wejścia, no ale dwa kabelki. I elegancko wszystko skitrane, zapięte. I możemy jechać, bo mnie zjadają muchy. I jeszcze jedna sprawa, chciałem szybko powiedzieć, bo było tam ostatnio takie pytanie, na jakim ja przełożeniu jeździłem w górach, czyli tam jak byłem ostatnio i ostatni mój filmik. Czyli tak, z przodu mam największą tarczę, mam 48, później 38 i 28, ta najmniejsza jest 28, a z tyłu tutaj ta to jest 30. Jest kaseta 8, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I ta największa to jest 30. Także tak to by wyglądało.
czyli 28-30 przy największych tych. Czyli jakby było 28 i 28, to jest tak zwane 1 do 1, a tutaj dwa zęby z tyłu większe, także takie troszeczkę było takie 1 do 1, trochę no mniej, no tam nie wiem jak to określić. 30 z przodu, 28 z przodu, najmniejsza, a największa z tyłu 30. Tak to wygląda. A jeżeli chodzi o duży, o najcięższy obrót, to uwierzcie mi, w górach wcale nie jest potrzebne jakieś nie wiadomo jakie obroty, bo niestety stan nawierzchni i drogi nie są zamknięte, są zakręty itp. itd. Także nie ciśniemy, żeby było na liczniku 70 na godzinę, bo ja już jechałem na tym rowerze 70 chyba jeden nawet na godzinę jechałem na tym rowerze. Także to nie o to chodzi, żeby się zabić po drodze. No, to tak by wyglądało. Dobra, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia na trasie prawdziwych kilometrach. No tak. No tak i no tak. No ale serio, no tak.